Cześć! W tym filmie zaprezentuję mikroskop cyfrowy Anton Star model AD407, posiadający wyjście HDMI, który idealnie nada się do wyceny biżuterii, do lutowania, do naprawy czy do obserwacji przyrody. Zapraszam na film. Zawartość opakowania. W zestawie otrzymujemy instrukcję obsługi w języku angielskim, kabel przewód HDMI do podłączenia telewizora, zasilacz, żabki do mocowania obiektów obserwowanych, przewód zasilający, pilot, mikroskop. Mamy też statyw oraz podstawę z lampami. Regulowany stojak należy przymocować za pomocą dołączonych śrub do podstawy. Do podstawy można też zamocować specjalne żabki, które przytrzymają obserwowany przedmiot w razie potrzeby. A to główny element naszego urządzenia, czyli 4-megapikselowy czujnik z obiektywem przemysłowym. Posiada 7-calowy regulowany ekran. Na końcu obiektywu znajduje się filtr UV, który chroni obiektyw przed zabrudzeniem podczas np. lutowania, rzeźbienia i tym podobnych czynności. U góry monitora znajduje się przycisk Reset, gniazdo HDMI do przyłączenia zewnętrznego ekranu, gniazdo zasilające oraz gniazdo do karty pamięci SD. Do gniazda można włożyć kartę microSD o pojemności do 32 GB. Mikroskop posiada solidną konstrukcję, podstawa jest dość ciężka, a tym samym stabilna. Kabel zasilający należy przyłączyć do podstawy i do ekranu.
Na tym przewodzie znajduje się pilot do regulacji oświetlenia lampek oraz do włączenia i wyłączenia mikroskopu. Przy poruszaniu się po menu mikroskopu można też korzystać z dołączonego pilota. Wymiar zdjęć to 24 megapiksele, czyli 5600 na 4200. Filmy z obserwacji możemy rejestrować w maksymalnej rozdzielczości 4K. Ekran mikroskopu posiada wyjście HDMI, dzięki czemu możemy obserwować obraz na znacznie większym monitorze. A ponieważ rozdzielczość czujnika jest duża, to obraz wyświetlany na dużym monitorze jest wyraźny i czysty. Obraz jest tak dobry, że zarówno na mikroskopie, na ekranie mikroskopu, jak i na dużym ekranie obserwowane przedmioty wydają się być w 3D. Mikroskop doskonale nadaje się do lutowania. Najmniejsza minimalna odległość od przedmiotu wynosi 5 cm, a więc jest dość dużo miejsca, aby można było tam wejść z lutownicą i cyną. Filtr UV, który znajduje się na końcu obiektywu mikroskopu, chroni obiektyw przed zabrudzeniem podczas lutowania. Mikroskop sprawdzi się też doskonale
do wyceny biżuterii, do jej naprawy, czy też do sprawdzenia autentyczności przedmiotów. Prezentowane na filmie obrazy przedmiotów to maksymalne powiększenia, jakie można uzyskać dzięki temu mikroskopowi. Na ekran monitora można wywołać dodatkowe linie, które ułatwią obserwację przedmiotów. Mikroskop ten, wyposażony w 4-megapikselowy czujnik oraz obiektyw przemysłowy, posiadający 7-calowy regulowany ekran, to doskonałe narzędzie do prac przy elektronice, w jubilerstwie czy do obserwacji przyrody. Możliwość dodatkowego oglądania na znacznie większym ekranie za pomocą złącza HDMI to dodatkowy atut. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!